Słuchaj, mamy takie tematy na dzisiaj. Do wyboru. Czy mnie pamiętasz z Aska, WF, ludzie w kinie, oglądanie meczy, komunikacja miejska, kolejki i grosik. W sensie, że mogę być grosik dłużna. Hejos! Ale już mówiłyśmy, hejka. No to mówimy dzisiaj o komunikacji miejskiej, kolejkach w sklepach i jeszcze o czymś. No to tak. Komunikacja miejska. Kto z was jedzie komunikacją miejską, w sensie jeździ? W sensie chodzi mi o jakieś autobusy, tramwaje, metra i tak dalej. W Polsce są metra? Nie wiem. Chyba w Warszawie jest chyba. Metro? Tramwaj? Jest, ale jest. Naprawdę jest metro w Warszawie. Czekaj, sprawdźmy w internecie. I co? I jest metro w Warszawie? No, jest. I w ogóle to czemu wchodziłaś na YouTube'a? No bo muszę zobaczyć, co tam u samej deponii KPS, bo przecież, no, jest mi stałym widzem, pomimo, że mamy tam program, no bo to jest tylko program, tak? A właśnie, propos programu, dostaliśmy Oscara. Znaczy, to i tak wszystko deponii KPS wymyślała, ale poczekajcie, przyniosę go. I ja go przyniosę. A czy wy mieszkacie w mieście, gdzie jest metro, czy w takim... Przestań. Ale chyba oprócz Warszawy to jest jeszcze gdzieś? Bo naprawdę powiedzcie nam, napiszcie w komentarzach, bo ja osobiście nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nawet ona nie wiedziała, że jest w Warszawie. No właśnie, bo w Londynie, w Paryżu jest. No, ale tak, są takie raczej większe, no właśnie, miasta. Większe miasta. No a Warszawa też w sumie jest takim trochę większym miastem. No bo może być do Londynu. W Łodzi? Sama jesteś w Łódź. Ale nie, że może tam jest metro. Czy nie? Bo to jest tak zupełnie na środku, tak centralnie na Polsce, więc tam może być. A czy wy jeździcie komunikacją miejską? Chodzi mi tutaj chyba najbardziej na... Kłaczek. Chodzi mi chyba najbardziej o autobusy, bo autobusy są w każdym mieście. I co was najbardziej tam denerwuje? Bo mnie chyba najbardziej denerwuje taka sytuacja. Wsiadam sobie jak człowiek do autobusu. Patrzę, że dużo miejsc jest wolnych. No to co? No to siadam. Ale na pewnym przystanku pojawia się ona, babcia. Ona nie wybierze wolnego miejsca. Ona uprze się na moje. Co z tego, że obok mnie jest wolne? Ona musi usiąść tam, gdzie ja siedzę. Pierwszy etap to jest chrząkanie. Udaję, że jej nie widzę. Później zaczyna narzekać, jak to jest dzisiejsza młodzież niewychowana. Och, ta dzisiejsza młodzież, naprawdę. Och, coraz mniej kultury, zwłaszcza w stosunku dla starszych. Nadal na nią nie patrzę, udaję, że jej nie widzę. Postanawiam jej ustąpić, żeby nie wypluła swojego płuca na mnie. Ale może być też inna sytuacja. Kiedy ja sobie już siedzę, a babcia usiądzie już teraz wtedy obok mnie i wtedy się zaczyna. O, wiesz, ja chyba mam wnuczkę w twoim wieku. Nazywa się Ela. Naprawdę, chodzi do szkoły numer 2. To ona jest taka mądra, ma same piątki w dzienniku. Jest taka cudowna. I to moja najwspanialsza wnuczka. Może ją znasz? A wy często macie do czynienia z efektem babci? Często stoicie w kolejce w sklepie? Bo ja na przykład mam takiego farta, że jest 5 kolejek, z czego 4 są zawalone ludźmi. Nie, 3 są zawalone ludźmi. Jedna jest do 5 produktów, a jedna, a w jednej jest pan, który ma po prostu milion tych zakupów, który nie umie wyjść stamtąd. No i co dalej? Ja zawsze mam tak, że są na przykład 2 kolejki i obie mniej więcej wyglądają tak samo i jestem w tej, co stanę, to zawsze ona wolniej idzie. Tak jest, ja to wiem. Ale czekaj, bo... Rzucić kanapkę, to zawsze ma względ do dołu. Tak, zawsze tak jest. Tak jest, co nie? No, napiszcie w komentarzach, czy też wam się tak zdarza.
Proszę, gdybyście kolejkę wybrali. Zatem, no, trzeba jakoś szybko się zdecydować. Czas leci, prawda? Myślę, że masz więcej produktów niż 5, czyli nie możesz pójść do tej do 5. Tak, tak. I w tych produktach też jest kolejka, jak po prostu są do drzewa. I no, wracając, to czas leci i coraz więcej tam się zbiera ludzi. Nie tak szybko, chcą wybrać, chcą wybrać, chcą wybrać. Ja tam bym wybrała tą swoją, ale on się tak grzebie, nie umie pakować tych zakupów i w ogóle. Więc w końcu decydujesz się na to, w której jest dużo ludzi. Ale w końcu decydujesz się oczywiście na tą, jedną z trzech, która najwolniej idzie. Prawda? Guli, muszę? Zawsze tu? Tak, tak jest. A przed chwileczką, za jakiej powiedziałam, żeby coś powiedziała o kolejkach, to powiedziała, że nie ma nic do powiedzenia. Ostatnio byłam w sklepie z moją mamą i właśnie tam kupowałyśmy jakieś śmieci i taka była sytuacja. A jak już dojdziecie z tą kolejką do końca, doczłapiecie się, wreszcie już do tej kasy. To okazuje się, że pani ma teraz przerwę. No, takie rzeczy się zdarzają, no. Że ty już mam tik, ale już dojdziesz do tej kasy, już wszystkie te zakupy jej dasz, ona już skasuje, spakujesz do siatek i ała. No i wreszcie przychodzi czas płacenia. No i na przykład wychodzi ci, że musisz zapłacić załóżmy 39,99. No i oczywiście dajesz dwa razy 20 zł, bo tak jest najczęściej. I co mówi pani za ladą? Czy mogę być grosik dłużna? Nie! Aż mam gęsią skórkę, weź się. No bo zobaczcie, z 50 klientom jest codziennie winna ten grosik. I jak się obłowi przez cały rok z tego wszystkiego, ile to LPS-u można kupić za to? Wiesz, no. Jeżeli jest winna 50, jeżeli dostaje takie 50 groszy codziennie, to przez miesiąc to jest 30 razy 50, to jest 150, to jest złoty 50 w miesiącu, ale miesiąc... 1500 groszy, czyli złoty 50. Złoty 50, nie, coś źle jest. Nie. 30 razy 50. To będzie 15 złotych. Nie! Tak, myślę, że kupuje 2 zera. I kto tu nie umie myśleć? Dobra, nieważne, w każdym razie, no to tym bardziej. 15 zł miesięcznie, no to teraz razy 12 miesięcy. 15 razy 12 to będzie... 10... Weź sprawdź w komputerze. 105 razy 2, 110 zł. No to weź sprawdź. Dobra, czekaj, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. No i co, i 180 zł, policzyłaś źle. No to tym bardziej, weź ten komputer. Dobrze, czekaj, bo... No i czekaj, no bo za ile to można kupić pet shopów? No to można kupić 6. Jeśli na przykład zakładamy, że każdy pet shop kosztuje 30 zł, tak średnio, no to za 180 zł można kupić aż ich 6. No czyli, ale wiesz co, wniosek jest bardzo prosty. Czekaj, przewróciłaś się. Wniosek to jest zwłoki. No to wniosek jest bardzo prosty. Z tych grosików, które ona od nas, ta pani w sklepie, od nas zabiera, może swojemu dziecku kupić aż 6 pet shopów rocznie. Tak, a jak jeden pet shop kosztuje po 12 zł, to muszę kupić ich aż 15. Kolejny wniosek. Po co iść na studia, choć mi wszyscy pracować w supermarkecie? A no, dobre! No czekaj, bo statyw się psuje, no. Nie mogę go ustawić jeszcze. To był z tymi studiami, macie iść na studia. Studia są potrzebne. Co z tego, że nie będziecie mogli pani znaleźć pracy? Ale idźcie na studia, to był żart z tymi studiami. Czyli nie do końca, ale był. No i to chyba koniec w dzisiejszym programie. Wika na żywo. To nie jest program Wika na żywo! No wiem, to jest fajny program. No wiem, to jest program Wika Show. To jest program Asi jest fajna, a Wika to gnom. To jest program Wika na żywo. Tak? Z LPS-owy vlog. The Pudding LPS pisze to jako Wika Show. Tfu, Wika tam coś tam. Wika na żywo. Zobacz sobie czołówkę. Uwaga. Dobra. Oddaję ten komputer. Czy jeździcie komunikacją miejską? 2. Czy u was w mieście są metra? 3. Czy są tramwaje? 4. Czy lubicie stać w kolejkach? Ale chyba odpowiedź jest prosta, więc nie odpowiadajcie na to pytanie. 5. Czy to nie jest fajne? 1, 2, 3, 5. Cicho, 12. Cicho, nigdy. 5. Czy to znaczy, wybieracie? Już było 5.
nieważne, kolejkę, która idzie wolniej i 6, czy wkurza was, jak ktoś jest grozi dłużny, a kiedyś nawet było tak, że chyba ktoś był mi 20 groszy dłużny, to już w ogóle mnie szlak trafił. O ja! Kolejna rzecz, co chcecie zobaczyć w następnym vlogu, nie będziemy się już więcej śmiać z waszych komentarzy. Taki żarcik, oczywiście, że będziemy. Więc piszcie je sobie swobodnie, my już się z wami żegnamy, to było na tyle, pa! W ogóle jeszcze mi powiedzcie, bo ja właśnie ostatnio zaczęłam oglądać na YouTubie H2 o wystarczy kropla. Mam to wszystko na... oglądacie. W ogóle, wiecie co? Powstał teraz jakiś nowy serial, chyba się nazywa coś tam Mermaid i tam w ogóle to jest takie zgadane. Mako Mermaid, i to jest takie mają, myślę, te same kostiumy, są te same trenery, są nawet te same muzyczki i to jest tak po taniości zrobione, że ja nie wiem. Wiesz co, myślę, oglądać tych osób, ale tam są reklamy, wiesz co, że to jest jakby dalsza część tego. Ale dziewczyny już tego nie chciały robić i teraz zrobili inny. A to jest w ogóle się kupy nie trzyma, oni po prostu chcieli zarobić na tym, umówmy się, naprawdę chcieli zarobić. Ja wiem to, tylko po prostu, no to... Oni się kierowali tym, że to ma być jakby dalsza część tego. Tak, tak. Kierowali się tym, że po prostu nie produkowali filmów przez tyle czasu i chcieli zarobić. I jeszcze jedna rzecz. Musimy jedną osobę pozdrowić. I nie dlatego, że napisała w komentarzu pozdrów mnie, bo ona nic o tym nie wie, tylko pozdrawiamy naszą Marinellę, bo ona ma dzisiaj urodziny. Nasza koleżanka z internetu. I co? Można być naszą koleżanką z internetu. I happy birthday i w ogóle wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego, co sobie wymarzysz, miliona pet shopów. I można być naszą koleżanką na internecie i wcale ona nie napisała, zostaniemy byfyfy. Tylko to po prostu samo wyszło z nas. No to, papa, pozdrawiamy cię. Happy birthday!